Dzień dobry. Ale mi się kursik trafił na sam początek na 13 km. Na Wolnicę jadę pizzę odebrać i na Olsze gdzieś pod ten park zaczarowanej dorożki. No nie wiem, ale w każdym bądź razie kawał drogi. Dostałem naklejeczki od Everstara. Zamówiłem sobie. Za darmo mi wysłali. Okleiłem plecaczek. Dostałem gratis jeszcze otwierać do butelek. Ciekawe dlaczego. Co do szelek. Tak jak mówiłem, nie sprzedały się do końca dnia, więc zacząłem ich używać. No i to chyba nie był taki zły pomysł. Dobra. 982, no. Pokazuje mi 28 minut na rowerze. No chyba nie. Sprawdzimy. 16.42. Od razu wbijam nad Wisłę. Znowu sobie kijowo ten hamulec ustawiłem. Jak koło ściągałem, znowu skupanie zaciera. W suporcie coś skrzypi. Jeszcze w deszczu nie jeździłem, a już wszystko skrzypi. To co będzie, jak mnie dzisiaj ulewa złapie? Teraz do końca tygodnia pojeżdżę, a po niedzieli szykuje mi się mega intensywny tydzień. Może być tak, że w przyszłym tygodniu w ogóle nie wyjdę pojeździć. W Krakowie to jest jednak fajnie. Gdzieś tam okolice Proszowic, na tych wiochach, na tych obrzeżach Krakowa, wszystko od gradu poniszczone, dachy zrywa tego. A w Krakowie czasem trochę popada i to wszystko. No dobra, gdzie dalej? Do Mogilskiej? Okej. 14 minut jadę. No to niewiele się pomylili. Mogę jechać te 28. Tylko czekaj, że kiedyś kamień wystrzeli i komuś przypierdolę. Narobię sobie problemów przez ten syf na drodze. No. Gość tutaj ma, że tak powiem, idealne warunki do jazdy na rolkach. Jak tu się nauczy jeździć, to wszędzie będzie jeździł. Ja nie zwróciłem uwagi, że mi przyparowała soczewka od tego ostatniego nagrywania deszczu. Ciekawe, czy wy coś w ogóle widzicie. Ja pierniczę. Ja muszę stanąć tu i przedmuchać. Dobra, trochę lepiej, nie? Dobrze, że popatrzyłem, bo z tym jeździł przez całą zmianę. Tam po lewej mamy kolegę na skuterze i tutaj też mamy mnie na skuterze. No i on tam przeciska się między samochodami, a ja sobie lecę elegancko ścieżką rowerową. No i kto szybciej dowiedzie? O, busik.
co, i ten skuter tam dalej w tym korku, a ja już prawie u klienta. No dobra, po lewej. Dobra, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Berneński. Dojechałem w ile? W pół godziny. Szpitalna. O, u babci Maliny za 19 minut. W sumie trochę mi zajmie tam dojazd. No, ale nie 19 minut. W sumie jak ja mam jeszcze 15 minut, to pojadę do parku. Pod wiaduktem mam swoje takie ulubione miejsce na zrobienie pauzy. Coś czuję, że ta pani w tej sukience na tym rowerze zaraz jakiś wypadek spowoduje. Warto mieć kamerę włączoną. No dobra, jestem. Ile jeszcze? 3 minuty. No to idealnie. Jedziemy na aleję pokoju. Z tego co tu przyzumowałem. Do tego domku studenckiego. Ja po 516. Dziękuję. Do widzenia. Ciekaw jestem, ile te naklejki mi wytrzymają. By jak najdłużej, ale na samochodzie może prędzej, ale nie na chropowatym plecaku. Przejadę tu rynkiem. Może nie będzie dużo ludzi. W sumie czwartek jest, nie powinno. Kurde, myślałem, że dzięki tym TikTokom trafię do większej ilości ludzi. A na YouTubie pełne filmy oglądacie w ciągu godziny w ilości tam powiedzmy 100 osób. Jakoś tak. A TikToka ja mam 2 wyświetlenia w ciągu jednego dnia. I to tak jest na 4. Także średnio tego TikToka widzę. Jeden filmik, taki pierwszy mi się wybił, to tam było 107 tysięcy wyświetleń. No tak to wszystko lipa. Kurczę, no przede mną tam jest ciemno. Ajajaj, nie wygląda to dobrze. A dobrze idzie, bo jak to zamówienie dowiozę, to wydaje mi się, że dobre 40 na godzinę będzie. Ale zielone, bo mi słabo wystygnie w plecaku. A my się już widzieliśmy dzisiaj. Poznałem panią po tej piżamie. No jest. Student depo. A pani? A na jakie imię? To do pani, tak. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Dobra, nie 4 dychy. 37 na godzinę. Daj wór i na zakrzówek. Poproszę deszczyk, bo mi jest za gorąco. Chętnie bym się schłodził. A przy okazji umył. A mnożnik wyższy też by się przydał. Dobra, pani poczeka, bo ja nie wiem. Za 13 minut.
jest masakra, ile tych kurierów jeździ. Ja nie wiem, czy nie zrobić licznika jakiegoś w filmie. Będziemy ich liczyć, ile ich przez 3 godziny spotkałem. Długie są te czasy oczekiwania, to mi strasznie niszczy godzinówkę. Nie żeby była zła, ale gdyby nie to, że czekam, to byłaby większa. Ale tak wam powiem, tak jadę i obserwuję te chmury, to nie minie mnie to dzisiaj. Musiałbym być nieuchwytny niczym Tommy Lee Jones w Ściganym. Czy jakoś tak. Dzień dobry, 526. Do widzenia. Dobra, zawsze jeżdżę tymi ulicami. Dzisiaj jadę trasą rekreacyjną. Pan chyba i tak nie wie, że nawrac. Na styk się przeciska. Tak też mogliby mu dojechać do któregoś boku. Ten na skuterze skubany po ścieżce rowerowej. To prawie jak ja. Pod czwórkę. Nie wiem, czy to nie jest ta sama pani, co ostatnio u nich byłem. Tylko nie pamiętam. Nie pamiętam z czym. Dzień dobry. Proszę. Dzięki, do widzenia. Pięćdziesiąt sześć w półtorej. Biedra z Matecznego na Kobierzyńską przy jakimś kościele MB Królowej Polski w Nowym Ruczaju. Za 12 minut. Czyli jedziemy tak. Tu do Biedronki i tu. O, darmowe piczku. Syfu nie piję, potem z gagę mam. Wody jeszcze jeden na pół litrowy. Nie przyjmie mi kwoty. Trzy problemy. Nie zgadzała mi się kwota na paragonie. Oddychę nie chciało mi przyjąć. Nie do nich pisał teraz, bo nie mam na to czasu użerać się z botem. Potwierdziłem, że się zgadza. Wysłałem zdjęcie paragonu. Wali mnie to. Druga rzecz. Pani ma do zapłacenia 22 zł, a będzie płacić 50 ton. A ja nie mam drobnych, żeby jej wydać. Tych 8 zł drobnych. Już tu będziemy pisać, żeby przygotowała drobniaki. O, przyda się, dziękuję. Dobra, jeb z gagę. Za darmo to bierę.
tonik. Do budeczki spoko, ale na rower trochę gorzkie. Dobra, ciśniemy dalej. Ja będę bekał. Mam bez zmian, mi odpisał. Czyli co, będzie miała... Czyli co, będzie miał odliczone? Czy będzie miał tą dwójkę? Nie wiem. Więc translator też widzę, działa. Będziemy się martwić na miejscu. Najwyżej da mi 8 na piwku i dam mu 2 dychy, będziemy kwita. I wszyscy będą zadowoleni. Chociaż ludzie, bo przecież mnie ciśnie ten plecak. Truskawki? No, już po truskawkach. Ja nie wiem w ogóle. Kwota zakupów 65 zł, ja mam od baby wziąć 22. Baba płaci 50. Pomieszane z poplątanym. Pan tu, to ja tam. 400 metrów. Jaki numer? Dzień dobry. Super, dziękuję pani bardzo. Dziękuję, uwaga, ciężkie. Mi się wysypało, przepraszam. To jest wszystko, dziękuję bardzo. Do widzenia. Pasuje się stąd wydostać jakoś. Z Dietla. Kilka na wędrówkę. Restauracja ciepło. Sorry ludziska, ale mi się śpieszy. Restauracja nazywa się ciepło, więc trochę słabo, jakbym dobił zimne. Gotóweczka lecia. Dziękuję. No i dobra, lecimy na rydlówkę. Mówiłem, że muszę sobie wyczyścić ten port ładowania. No to wyczyściłem. Tak samo jak poszedłem koło wycentrować. Też w sumie nie wiem, czy nie zawieźć tego i czy nie zakończyć przygody na dzisiaj. Na waziomuś jedziemy, jedziemy, bo nam za chwilę zniknie zielone. Dej mu! Siema, to znowu ja. Dajże teraz różowego. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest groszy oczywiście. Mhm. Gdzie ciudeczki reszty? Tak. Proszę bardzo. Jedzonko. Tylko zobaczyć, czy jest para z nitrym. No to i tak już pana to nie ma zrobić, ale jest nitrym. No ja nic nie poradzę i tak. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Dzięki. Do widzenia. Kapelanki na mateczny. No i dobra. Może być jako ostatnie za 9 zł. 19 minut i ja mam czekać 19 minut. Serio? Za 9 zł? Niecałe 9 zł? Czy są jaja jakieś? Nie, tam pani w ogóle powiedziała, że bez groszy.
przecież nawet bym nie szukał tych 7 groszy, wolałem mi te 50 groszy oddać. Zawsze na korzyść klienta tam zaokrąglam. No nie zawsze, ale przeważnie. To muszę być 5 minut w pobliżu, żeby bez konsekwencji przepisać. To 5 minut to mi zostanie już 13. Kurde, kebaba to powinien chyba szybko zrobić. Nie będzie to trwało 19 minut. Mi się wydaje. Co mnie walić tam? Jadę. Już wczoraj mi się rower zepsuł, to już nie będę dzisiaj wydziwiał. Dobry. Jakby się dało glowo szybciej, to by było fajnie. 4, 8, 5. Ja nie mam numeru jeszcze. Mam czekać 11 minut. It's ready. 1 minute. Ok. Kurde, koleżanka po fachu mi mówiła, gdzie to się sprawdza ten numer, żeby szybciej go sobie sprawdzić. Ani nie pamiętam niku koleżanki po fachu, ani nie pamiętam, gdzie mi to mówiła, że mam patrzeć. Więc jak możesz i oglądasz to, to prośba, daj znać. Proszę? YouTube jest. Podać? O, będę miał nowego subskrybenta, pan z kebaba. Kurwa ci. Mi potrzeba kurde dętkę zmieniać. 42. A podjeżdżę. No i co? I co? Znowu nie w tą stronę. Dobry, proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Się ktoś napracował. Ciężko tu napisać, nie? Że jest od 5 do 8, a tam od 1 do 4. Ciężko, nie? Naklejkę nakleić. No i dobra, mamy 3 godziny za sobą. 110 zł. 109. Na liczniku 36 na godzinę. Bardzo ładnie. Chociaż po 2 godzinach było bardzo, bardzo ładnie. Miałem 42. Dobra, zabijam do domu. To siemka.